Witam, witam pięknych widzów. Moi drodzy, aktualizacja zbliża się wielkimi krokami, a my lecimy z maratonem ze sneak peekami. O, nawet się zrymowało, więc zostaw łapkę w górę za ten rym. Moi drodzy, 10 tysięcy łapek i jutro wlatuje kolejny odcinek związany z nową aktualizacją. Ale dzisiaj przygotowałem dla was naprawdę mega bombę. Dzisiaj sprawdzimy sobie, jak wygląda karnet zadymiarski i przetestujemy nowego zadymiarza Baza. Tak jest, zobaczymy, jakie ma star powery, gadżety i w ogóle jak się nim gra i co oznacza taki okrąg wokół niego. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, to strzel subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z gry Brawl Stars, a statystyki mówią, że tylko 1% oglądających mnie subskrybuje, więc jest mi z tego powodu mega, mega smutno, więc zostaw tego suba. A teraz standardowo polecam dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, jak robią zakupy z kodem Farel. Dziękuję za wsparcie, sprawdźcie swoją skrzynkę mailową, bo odesłałem wam kod PSC, za którego możecie sobie kupić Megaboxa. Pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel, nagrajcie krótki filmik, podeślijcie na mój e-mail, e-mail znajdziecie w opisie, a jeżeli twój film pojawi się na odcinku, to znaczy, że wygrałeś Megaboxa. Zaczynajmy! Moi drodzy, jesteśmy już na moim koncie w wersji deweloperskiej i od razu wita was nowy zadymiarz Baz. Siamareczko Baz, tak on wygląda. Wow! Ogonek ma, nawet nie wiedziałem, że ma ogonek. Ma przekozackie okularki z koronką, gwizdek z oczami w kształcie dinozaura, wow! No i oczywiście pod ręką ma swoją deskę, którą rzuca ludziom, później się do nich przyciąga. Dobrze, zanim zaczniemy testować nowego zadymiarza, sprawdźmy sobie, jak będzie wyglądał nowy karnet zadymiarski, moi drodzy. Wskakujemy, jak widzicie, a tutaj sobie karnecik już kupiłem. Za pierwszy poziom mamy surfera Karla, niestety nie możemy go odebrać. Później mamy Megaboxa Golda, lecimy dalej, pakiet z pinami, punkty mocy i za który poziom będzie bazik. Tak jest, baz jest, przypominam, chromatycznym zadymiarzem, będzie do odblokowania z karnetu. Za poziom 30, okej, super, więc lecimy dalej, tutaj będą pineski do baza. Przepraszam, emotka, cały czas to mylę, pineski z emotkami. Tutaj już widzimy, wjeżdża rock'n'rollowy baz. 60 poziom, 63. No i co my tutaj mamy? Za 70 poziom będzie zły baz. Aha, tak to przetłumaczyli. No dobra, powiem wam tak. Bardzo mi się podoba 7 sezon. Plusk jurajski się nazywa w ogóle. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. I fajny jest ten ekran wczytywania teraz. Jest to taki dinozaur w okularkach, więc... tos totalny. Każdy, kto lubi dinozaury, teraz zostawi łapkę w górę. Okej, okay, sprawdźmy sobie teraz Baz. Wow, nazywa się Bazassin. Okej, okay, ciekawe. Jest to zadymiarz chromatyczny. Baz to ratownik Velociraptors. O kurczę, jakie ciężkie słowo. Nieustannie rozgląda się za potrzebującymi pomocy, by rzucić im torpedową bojkę. O kurde. Ale zwykle przesadza z entuzjazmem. No okej, okay, później to się wiadomo, źle kończy. Sprawdźmy sobie teraz wszystkie emotki. Tak będą wyglądały emotki do naszego zadymiarza. Fajnie, że te złote emotki są z karnetu zadymiarskiego, więc będzie po co wbijać karnet zadymiarski. Ja oczywiście też kupię wszystkie stopnie karnetu na początku, więc nie przegapcie też tego odcinka. Mam nadzieję, że już sobie mniej więcej zauważyliście, jak one wyglądają. Teraz sprawdźmy sobie, na czym polega jego gadżet. Zapasowa bojka natychmiast uzupełnia wskaźnik super ataku, ale kolejna bojka nie ogłusza przeciwników. O proszę, no dobrze. Rozumiem, czyli ta bojka jeszcze ogłusza przeciwników. Sprawdźmy sobie teraz star power. Wzmocnione torpedy. Minimalny czas trwania ogłuszenia super atakiem baza wzrasta o pół sekundy. Dobra, a drugie? Bystre oko. Obszar ładowania super ataku baza zostaje zwiększony o 33%. No dobra, na początku weźmy sobie wzmocnienie torpedy i wypróbujmy sobie naszego baza. Jesteśmy już w naszym star parku. Jak widzicie, w koło baza jest takie kółko przerywaną linią narysowane. Zobaczymy, co to daje. Poruszajmy się teraz. Okej, czyli rozumiem, że jak jest przeciwnik w obrębie tego koła, nabijam sobie dzięki temu ultimate attack. Ale szef, patrzcie, nic nie robiłem, nabiłem całego ulta. Dobra, zaatakujmy teraz normalnie. A, czyli coś podobny atak jak do Rose, zobaczcie. On niby gwizdze przez gwizdek. Ale pięknie. Okej, dajmy teraz ulta. Rzucał tą bojkę. Okej, i nic się nie stało, nie przyciągło mnie. Dobra, przeatakujmy teraz bota. Okej, okay, nawet powiem wam, spoko to wygląda. No taki nawet spoko atak. I teraz się przyciągnijmy do bota. Tak jest, widzicie? Przyciągam się i go ogłuszam. No dobra. No to teraz jeszcze raz dajmy ulta. Pyk. I dajmy teraz gadżet. Jak widzicie, nacisnąłem gadżet i od razu mi się załadował cały ultimate atak. Coś pięknego. Zobaczcie, jeszcze raz. I jeszcze raz. Uwaga. Raz, dwa,
3 i mam cały ultimate attack, czyli to będzie bardzo przydatne do jakiejś szarży, żeby chłopa podjechać, jak na przykład ucieka ci Max jeszcze na swoim soczku i ma bardzo mało życia, no to ładujesz sobie szybko ulta, podjeżdżasz go tą deską i go nokautujesz. Zobaczmy, jak szybko będzie się ładował ult, stojąc w takim tłumie botów. Uwaga, używam ulta i zobaczcie, jak się szybko ładuje, prawie że w sekundę. Nie no, coś pięknego. Dobra, moi drodzy, skoro przetestowaliśmy sobie nowego zadymiarza, no to teraz trzeba go przetestować w walce z botami. Dobrze, moi kochani, lecimy z pierwszą gierką na boty niestety, no ale zobaczymy, czy faktycznie bardzo fajnie się gra tym gra zadymiarzem. Czy ja mogę sobie nabić na przykład ulta, jak ktoś jest w krzakach? Oczywiście, że tak, nie muszę zadymiarza widzieć, żeby... O, padam! Padam, żyję! Nie muszę widzieć zadymiarza, żeby nabić sobie ulta, czyli można w łatwy sposób sprawdzać, czy ktoś jest w krzakach. Czujecie to? Czyli taki wallhack, tak powiem. Już widzę te fajne odcineczki chowanego z bazem, nie? Okej, tu mamy Spike'a, bym się do niego przyciągnął. Hop! I bomba, 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 leżysz. Tak jest. Bardzo fajnie to rozwiązali, bo taki Baz, no, ma króciutkie rączki. On jest tak naprawdę samym zadymiarzem, bo musi podejść do przeciwnika. Ale jeżeli mamy gadżet oraz takie fajne kółeczko, które nam zdradza, gdzie kto jest w krzakach. O właśnie, tam na przykład była jakaś Nani. I zobaczcie, ładuję sobie teraz ulta, mimo że ona mnie nie widzi. Mamy Rose. Baz kontra Rose na piątym. Uciekam, uciekam, padam, 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 padam. Żyję. Matulu, Matulu, padam, żyję, żyję, przecież nie dam rady tej Nani pokonać. Nie da się jakoś uciec z tym? Nie da się niestety, no dobra. Nabijmy sobie jeszcze raz ulta, bo tu będzie gdzieś Rose pewnie w krzakach. Dobra, Rose pokonała Nani i o to chodzi. No chodź Rose, postaram się teraz tutaj ciebie zraszować. Mi się wydaje, że ona gdzieś jest tu. Jest, trafiłem, trafiłem Rose. Ja dziękuję. Nie, ona dała, uciekaj. Dobra. Dało się przeżyć. Nie wiem, czy jestem w stanie ją porobić, wiecie? Poczekajmy, 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 poczekajmy. Dobra, i teraz. Rush. No chodź, moja droga. O, padam, 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 padam od Rose. Wiedziałem, że bot mnie nawalił, ej. Powiem wam tak. Baz jest fajny, ale jakimś super mocnym zadymiarzem to on nie jest, jak nie ma power cubesów. Naprawdę. No to teraz sobie wybierzmy inny star power. Oczywiście ten drugi, Bystre Oko, obszar ładowania super ataku baza zostaje zwiększony i wybieramy inną mapę. Teraz specjalnie wziąłem mapę, gdzie jest dużo krzaków. Zobaczcie teraz z tym star powerem, co się dzieje. Ja dziękuję. Jaki ja mam potężny okrąg wokół siebie. No i teraz to można grać. Teraz to ja już wszystko sprawdzam. Zobaczcie. Ktoś jest w tych krzakach. Tam był Edgar. Dokładnie tak. Nie będąc w krzakach, nawet się do nich nie zbliżyłem. Już sobie ładuję ulta. I bomba, Sandy, w oko. Dziękuję. Otwórzmy skrzynki, dobra, mamy to. Mój okrąg jest większy od ultimate ataku Sandy. Coś pięknego, dobra. Ładujemy sobie i wjeżdżam w tego Spike'a. Nie ma go! Padł! Tam jest jakiś search. Dobra. Nie, tak nie zrobię, tak nie zrobię. Muszę poczekać, muszę poczekać. Na... Co? Co? To jest niesamowite, ten search mnie tak, kurczę, obił. Mamy gdzieś Pamkę. Trzeba ją sfokusować. Jest, i Pamela. Siema, Pamelka. Masz 7 power cubesów, widzę. Sobie naładuję pierw ulta na tobie, baby. Dopiero cię podjadę. Jazda, 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 jazda! Nie wierzę, można się przyciągać do ścian! Coś pięknego! Coś pięknego, to działa jak grappler. Nie wiedziałem, że mogę się przyciągnąć do ściany. Przecież to jest idealne do uciekania. Hop! I bomba. Dobra, dobra. Ja chyba nie wygram w tym odcinku, naprawdę. Zobaczmy, czy w ogóle można zagrać tym zadymiarzem Brawl Ball, bo mi się wydaje, że do kontrataku on będzie naprawdę bardzo, bardzo fajny dzięki swojemu ultimate atakowi. Kurczę, kurczę, Leon, 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 uciekaj, uciekaj, Farel, uciekaj, dobra. Zróbmy tak, przyciągnij się. Ha! Łatwo! No dobra, wiecie mniej więcej, o co mi chodzi, nie? Wiecie mniej więcej, o co mi chodzi. Chciałem wyjść z kontratakiem szybkim, tylko no niestety jeszcze mnie dobił Leon. Nabijmy sobie szybko ulta. Tak jest. I zróbmy to, jak powinno być. Czyli strzelamy tam, łapiemy się od razu ultem. Szybka szarża i strzelamy. Łatwo. 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 Dance. 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 Że boty się cieszą jeszcze. Dobra, zagraj do mnie. Zagraj do mnie. Bocik. Nie no, nie zagrał do mnie. No, nie wierzę. Nie wierzę w chłopa. Jeszcze nam trafią gola boty, bo nas porobiły. To są jakieś jaja. No, graj tym. Chłop. Ból wjeżdża na ulcie. No, nie mam pytań. Ból wjeżdża mi na ulcie w moją bramkę. Kocham, kocham tą gierkę, nie? Dawaj, Ból, teraz lecimy. Kontratak, kontratak. Jak to tak zrobić, żeby było fajnie? Amber wróciła.
Amber mi pomaga. Strzelamy piłką. Przyciągamy się do ściany. Aha, nie da się tak złapać piłki, okej. Dośrodkowanie w pole karne. Strikiem. Strikiem. Jej. Dobra, nie wyszło. Da się grać tą postacią, no ale na boty widzicie, nie da się zagrać, bo nikt ci się nie wystawi odpowiednio i no, gra się bardzo, bardzo ciężko. Także moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać też, jak wam się podoba nowy zdymiarz Bas. Co na jego temat uważacie? Mi się wydaje, że jest dosyć fajny. Daję mu na razie 6 na 10, ponieważ jeszcze go nie przetestowałem naprzeciwko realnym graczom, tylko grałem na boty, a wiecie, jak się gra na boty. Bardzo, bardzo słabo. Więc to było na tyle. Jeżeli jesteś nowy, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał. Jutro wlatuję kolejny odcinek ze sneak peeków. Zapraszam oczywiście jeszcze wszystkich na pixshop.pl po przekozackie koszulki. Link do sklepu znajdziecie w opisie. Wspierajcie z kodem FAREL, a ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!